I odcinek 8 Krzywizny Umysłu. Część 4 Przegięcia z odgięciem. Przekrętka z odkrętką. I teraz będziemy wszystko w tym odcinku odkręcać. Wszyściusieńko się poodkręca, tak? I wszystko będzie jasne. Mariusz Szczytyński, udowadniając tą, że żyjemy we wklęsłej ziemi, w swoim 4 odcinku swojego filmu o niebocentryzmie rozgadał się, jaki to tam się promień odgina, bo to musi się odginać promień, rozumiecie? Bo to bez odgięcia promienia to wszystko się rozsypuje, ta cała teoria. No to więc sobie wymyślili, że się odgina promień i ten promień odgina się do góry. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym, co opowiadał ten Szczytyński w tym filmie, a on opowiadał tam m.in. o takiej tabelce, to jest tabelka Hohenera, to jest taki geodeta i on na przykład właśnie opracował taką tabelkę i w tej tabelce zawarł podobno odgięcie promienia do góry. I tam Mariusz Szczytyński w tym filmie również opowiada, że trochę dalej, czy tam nawet mniej więcej w tym samym miejscu, że takie same doświadczenie zrobił Wilhelm Martin, taki gościu, taki budowlaniec, wziął niwelator, poszedł na jakąś tam łąkę, wziął na odcinku 500 metrów w jedną stronę, w drugą stronę, wyznaczył poziom. Tutaj nie miało to znaczenia, w którą stronę ten promień się odegnie, czy ziemia jest wklęsła, wypukła, czy płaska, czy promień się odgina właśnie nie wiadomo w którą stronę, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ te wyznaczanie tego poziomu nastąpiło w równych odcinkach na jak gdyby pośrednicy, tak? Czyli w jedną stronę i w drugą, a więc skoro w jedną stronę by się tam odgiął o 13 cm, powiedzmy, albo o 15, to w drugą też by musiał się tak odgiąć, a więc wyznaczamy poziom 0. Ale przyglądając się tej tabelce tego Hohenera, widać, że ta tabelka jak gdyby nie ma żadnego związku, to znaczy jeśli byśmy założyli, że te badanie było takie samo, ponieważ tutaj gdyby założyć, że ta tabelka Hohenera jest właśnie tak samo zrobiona, to trzeba było przyjąć, że ten Hohener wziął niwelator i zmierzył odgięcie promienia na odległości nawet 20 km. I musiałby mieć aż 27-metrową łatę, taką wysoką, żeby właśnie zmierzyć te odgięcie promienia. Jest to raczej niemożliwe, raczej niewykonalne. I ja zadałem na dyskusji YouTube, zadałem takie pytanie właśnie jednemu ze zwolenników niebocentryzmu. I ja się go zapytałem, skąd się ta wzięła tabelka? A oni ni w te, ni we w te, ni be, ni me, oni nie wiedzą chyba. Albo wiedzą i nie chcą mi powiedzieć, bo to może jest jakaś tajna rzecz. W każdym razie ja sobie tak popatrzałem na tą tabelkę, popatrzałem i sobie pomyślałem, że może to ma związek z czymś, o czym mówił taki użytkownik BBC Poland na forum zbawienie.com.fora.pl. I tam BBC Poland wysunął śmiałą tezę, że to doświadczenie Martina mogło być zrobione też i mogło się udać na wypukłej ziemi. I za to też ten człowiek się pożegnał z tym forum. Został tam oskarżony, że jest, że wprowadza w błąd ludzi, manipuluje, ponieważ zamieścił tam jakiś rysunek, nie dostawił tam łaty drugiej. Nie wiem, tak jakby to coś miało zmienić, ale Mariusz Szczytyński cudownie go wywalił w takimi właśnie oto bezsensownymi i bezzasadnymi tak naprawdę argumentami. Mało tego, tam on dopuścił się, również ten Szczytyński, pewnej manipulacji, a nawet wręcz kłamstwa, ponieważ stwierdził tam, że właśnie ten Martin wykonał doświadczenie nie mając względu na to, czy promień się odgina, czy się nie odgina, czy ziemia jest wypukła, czy wklęsła. W rzeczywistości dopuścił się manipulacji, ponieważ ten Martin zrobił tylko te wyznaczenie tego poziomu w ten sposób, ale nie całe te doświadczenie, ponieważ jest to niemożliwe i to zaraz pokażę. Ale najpierw jeszcze muszę wrócić do tej tabelki Hohenera, dlatego że pomyślałem, że ona może mieć związek z ziemią wypukłą. Zacząłem szukać danych, zacząłem patrzeć, znalazłem dane geodezyjne. Okazuje się, że na odległości 1 km ziemia obniża się około 8 cm.
dążyłem dalej ten temat i znalazłem taką stronę z takim kalkulatorem. Kalkulator krzywizny Ziemi się to nazywa i tam można sobie obliczyć wysokość krzywizny pomiędzy dwoma punktami. Dlaczego ten kalkulator w ogóle, do czego on jest przydatny? On jest przydatny osobom, które zajmują się stawianiem masztów, stawianiem anten, takich, które przekazują na przykład internet, po to, żeby oni mogli wiedzieć, na jaką wysokość postawić te anteny, aby ta krzywizna Ziemi nie popsuła im zabawy z tym internetem. I teraz tak, wiadomo, że jeżeli między dwoma punktami, to na środku właśnie ona będzie się podnosić, więc ja wpisałem tam 2 km w ten kalkulator, ponieważ chciałem zobaczyć na odległości 1 km, o ile ona się podniesie. Bo skoro ona się podniesie o ileś, to znaczy, że jeżeli pójdę na środek i odwrócę się i będę patrzał właśnie na odległość 1 km na jakiś obiekt, czy tą powierzchnię, powiedzmy tą antenę, to zobaczymy, że ta antena będzie obniżona o tyle. Wpisałem 2 km, sobie też możecie wpisać, i co wyszło? 8 cm, czyli tak jak gdzieś tam na geodezyjnych jakichś notatkach, czy tam jakieś tam dokumenty znalazłem, mniej więcej jest tak samo. Przypatrzyłem się na tą tabelkę tutaj tego Henricha i patrzę, że tu się nie zgadza coś, że tutaj jest 6,8 dla 1 km. Ale drążyłem dalej temat, postanowiłem wpisać, wypróbować te inne tu wartości, wpisałem 10 dla odległości 5 km, tak? Czyli znowu 10 wpisujemy w kalkulator, mamy podniesienie Ziemi na środku o 5 km, na odległości 5 km. Jakie będzie podniesienie wtedy? I mamy tutaj, proszę bardzo, 196 cm. Patrzę na tę tabelkę tego Hohenera, widzę, że tam jest 170, a więc tak jakby no, trochę jest różnicy, ale mniej więcej to o to chodzi. No potem patrzę na te 10 km. No to wpisałem 20, co wychodzi? 785. A tutaj 682. No mówię, coś ma to jakiś związek. To po prostu ma związek z wypukłą Ziemią. Z wypukłą Ziemią. Ale pomyślałem sobie, dlaczego się to tak nie zgadza. I wymyśliłem, że ten badacz, ten Heinrich Hohen, że może on dodał jeszcze do tej tabeli refrakcję. Poszukałem dla 1 km, ile ta refrakcja atmosferyczna ugina się w dół, a więc będę musiał od tego uniesionego niby promienia, bo to niby się unosi promień, to będzie jeszcze, pokażę przy okazji doświadczenia Martina, niby się unosi promień, a tutaj jeszcze odejmujemy refrakcję w dół, bo musimy odjąć to. Unosi się trochę, no ale teraz musimy odjąć. No i odejmujemy ile? 1 cm. Od 8 odjąć 1 jest 7. Proszę bardzo. Pogrzebałem jeszcze bardziej, bo chciałem zobaczyć, jak dla innych tych wartości to się będzie miało. Czy te inne wartości będą pasować, jeżeli ja dodam do tego refrakcję. Ale nie wiedziałem, jak tą refrakcję tam właśnie zastosować, bo miałem tylko dla 1 km, potem miałem dla 10, potem się dokopałem, że jest 10 też. Dla 10 km, słuchajcie, jest około 1 metra, ponad 1 metr. Tak jest na Wikipedii napisane. I wiecie co? Zobaczcie tutaj. Odejmuję 1 metr, od 785 mam 682. Pomyślałem, poszukałem i się okazuje, że jest coś tak zwanego jak współczynnik refrakcji. Współczynnik refrakcji powstaje poprzez podzielenie wartości krzywizny Ziemi przez krzywiznę tej refrakcji. I on wynosi 0,13. I teraz zrobiłem takie coś, będzie ta tabelka w Excelu, albo raczej to ja robiłem to w LibreOffice, będzie dostępna, będziecie mogli sobie ściągnąć. I tam są wartości z kalkulatora, zobaczcie. Dla 2 cm mnożę to przez ten współczynnik, mam 0,26. I te 0,26 dla pół kilometra odejmuję. I co mam? W przybliżeniu 2 cm. Tutaj jest 1,7, tak? I zobaczcie, wszędzie tu pomnożyłem dla wszystkich tych. I tak na przykład dla 10 km 1 cm tylko się różni. 1 cm tylko od tabelki Hohenera. Kalkulator pokazuje 785, współczynnik tej refrakcji, mnożymy, mamy 102, odejmujemy, mamy 683. Tak Mariusz Szczytyński zmieszał ludzi. To jest po prostu fenomen.
co trzeba mieć w mózgu, co trzeba mieć w głowie, żeby posunąć się do takich niecnych rzeczy, żeby tabelkę, która wynika z okrągłej, kulistej Ziemi, przedstawiać jako dowód na wklęsłą Ziemię i na odgięcie promienia. Ale zostawmy tą tabelkę. Widzimy już tutaj, że wszystko się mniej więcej zgadza. To znaczy, nie wszystko się zgadza. No tam 20 km, coś tam od 11 cm mi się tu nie zgadza. Czy tam dla 5 km też się coś tam trochę nie zgadza chyba. Nie, to się zgadza prawie. To jest po prostu dla mnie niesamowite. Jak ja to wszystko, jak ja zacząłem to odkrywać. I Mariusz Szczytyński, słuchajcie, Mariusz Szczytyński nazywa mnie zawodowym dezinformatorem. To ja jestem zawodowym dezinformatorem? Wróćmy do doświadczenia Martina. Według Mariusza Szczytyńskiego Wilhelm Martin zrobił te samo doświadczenie. Już wiemy, że nie. Ja tu przygotowałem specjalne takie słoneczko dla tego doświadczenia. To jest schemat zasady działania niebocentrystycznej kuli ziemskiej, czyli widzimy, że mamy wschód Słońca, mamy południe Słońca, mamy zachód Słońca. Tutaj są godziny, dlatego że te godziny specjalnie wziąłem z danych dla Berlina, ponieważ będziemy próbowali powiązać w jakiś sposób ten schemat niebocentryzmu, pamiętajmy, to jest schemat niebocentryzmu, z doświadczeniem Martina, które ma jak gdyby udowodnić ten niebocentryzm. Jeżeli niebocentryzm jest prawdą, to ten schemat tego niebocentryzmu będzie miał jakieś odzwierciedlenie w tej tabelce tego Martina, w tych badaniach w ogóle, tak? Bo ja to zebrałem w tabelce, to będzie w tabelce, ale będziecie mogli to sobie oczywiście zobaczyć tam na źródeł. I teraz tak. Zauważmy, że tu są godziny. Co to są za godziny? No to są godziny wschodu, to już mówiłem, zachodu i południa. Południe jest wbrew pozorom nie o 12, tylko o 13.10. Dlaczego? Dlatego, że tu jest czas letni, bo te doświadczenie było robione, było wykonywane latem. W maju, pod koniec maja właściwie i na początku lipca. A więc mniej więcej wtedy, kiedy Słońce jest najwyżej. A więc jest wtedy najgoręcej, najbardziej, największe to są największe upały są. I teraz widzimy, że od wschodu do południa i od południa do zachodu jest tyle samo godzin. I tu widać, że o 8 było robione i o 17, to znaczy to są godziny w przybliżeniu, dlatego że tam jest podana godzina między 8 a 9 i między 17 czy tam 18, coś takiego. Ale zobaczmy, że to jest mniej więcej wszystko równo porozkładane i zauważmy, że to powinno mieć związek z tymi badaniami. To powinno wszystko pasować do tego wykresu. Zaraz zwrócimy uwagę na tą tabelkę. Oto i ona, tabelka Wilhelma Martina. I tu widzimy takie coś, że było badanie robione w jedną stronę i w drugą stronę, od A do B i od B do A. I teraz było robione, ja podam godziny tylko, dlatego że to będzie nas interesować. 8 godzina rano, 2 godzina w nocy, 17, między 17 a 18 dokładnie i godzina 11-12. I teraz on uzyskał takie wyniki, że o godzinie drugiej raz mu się odgiął o 8 cm, a raz 0. O godzinie 8 odgiął się raz 8, raz 12. Potem o godzinie 11, 12 do 14 i w drugim badaniu, w drugą stronę więcej niż 14. I o godzinie 18 były 2 dni przeznaczone na te badania, o godzinie 18. I w jednym dniu wyszło po 16 cm, w tym, a w innym dniu wyszło 16 w jednym badaniu, a w drugim 18. Ja to wszystko zrobiłem na wykresach. Na wykresie to zrobiłem, bo chciałem zobaczyć, jak to ma się do tego wszystkiego. Ale jeszcze zanim to pokażę na wykresie, jak to wyglądają te wykresy, to chciałbym pokazać wam, jak to wygląda w Blenderze. Postawiłem taki niwelator, wiem, że on wygląda głupio.
I ten Martin, zobaczmy, wyznaczył na jedną stronę i na drugą wyznaczył poziom zero. Wyznaczył poziom zero. Widzimy tutaj, nie ma znaczenia, czy Ziemia jest wklęsła, wypukła, czy promień się odgina, czy się nie odgina, bo gdyby cokolwiek tu się działo, to ten poziom i tak będzie wyznaczony. Dlatego akurat teraz dla wypukłej Ziemi i prostego promienia również jest wyznaczony poziom zero. Poszedł następnie do jednej łaty, do tej A, i zmierzył od A do B. I tu, panie Szczytyński, to co pan, za co pan wywalił BBC Poland, że nie było drugiej łaty. Tu u mnie są dwie. I proszę zobaczyć, co się będzie działo z prostym promieniem, jeżeli wcelujemy z jednej strony w punkt 0, a z drugiej strony odczytamy na łacie. Co się będzie działo? Zobaczcie. Promień poszedł do góry, na wypukłej Ziemi. I stąd właśnie wzięła się ta tabelka Hohenera i stąd się wziął ten kalkulator, o którym wcześniej mówiłem. I tutaj te badanie, już wiemy z tej tabelki i z tych obliczeń, że promień powinien się odgiąć o 8, a uwzględniając refrakcję 7 cm. O tej refrakcji zaraz jeszcze powiemy, ale to później. Powinien się odgiąć o 7 cm. Odgina się o 8. Kepler na swojej stronie zrobił obliczenia i jemu wyszło, że powinien się odginać 6 cm. Otóż nie. Jest błąd w jego obliczeniach. Natomiast mamy dokładne obliczenia geodezyjne, geodezyjne źródła i geodezyjne źródła mówią 8 cm na kilometr. I tak się odgina tutaj ten promień. Z tym, że nie mamy tutaj jeszcze refrakcji. Ale o tym właśnie, jak już wspomniałem, powiem zaraz. Poszedł ten Martin na drugą stronę. Zmierzył, wcelował tutaj i co się dzieje? Też mu się podniósł promień. I tutaj, żeby nie było, to jeszcze jest taki obrazek, który pokazuje, że to wszystko się zgadza, że to jest przystawione do pionu i tak dalej. Ja specjalnie to robiłem w Blenderze, żeby to wszystko się zgadzało. Zobaczcie, to, jakie to jest mniej więcej, no coś mi tu nie wyszło, te promienie, bo to powinno ten krzyż nad tym niwelatorem się centralnie spotkać, te promienie, no ale się troszkę nie spotkały, ale jest to jak najbardziej idealnie. Wiecie, ile ja siedziałem? Zobaczcie, jak ten długo czekaliście na ten film w ogóle. Bo tutaj jest wszystko już, tu jest wszystko rozmontowane na drobny mak. Ale wróćmy do tego badania jeszcze, do tej tabelki. I teraz tak, już wiemy, że tutaj zobaczmy, 2 razy 8 cm wystąpiło w tej tabelce. Widzimy? 2 razy. Taka chwila refleksji może, co powinno się dziać w tej tabelce, jeżeli ten niebocentrystyczny model byłby dobry, byłby prawidłowy, czy co się powinno tu dziać, jakie dane powinny tu wystąpić. No, jak widzimy z mojego rysunku, z tego W tego, tak, to o godzinie 8 i o godzinie 18 powinien być, takie same powinny być wartości. Dlaczego? Dlatego, że tę samą stronę Słońce się musi odgiąć, bo na tej samej wysokości jest, tak, wtedy. O tej godzinie 8 i o tej godzinie 18, ponieważ tutaj ma ileś dni, godzin od wschodu, a tutaj ma ileś godzin do zachodu. Tyle samo zresztą, nie ileś. I dlatego powinien ten promień wyglądać identycznie, to odgięcie, ponieważ jest na tej samej wysokości Słońca. W tej tabelce się to nie zgadza, nie pokrywa się. Załóżmy, że inaczej, tak? Załóżmy, że będzie to miało związek z wysokością Słońca. Więc teraz, co się powinno dziać? O godzinie, powiedzmy, 12 powinna być największa wartość, a o godzinie 8 i o godzinie 8, 9 i o godzinie 17, 18 również powinna być ta sama wartość. A o godzinie 11, 12 powinna być najwyższa albo najniższa, bo zobaczmy, że tutaj z tego rysunku wynika, że promień się wtedy jak gdyby nie odgina, albo się odgina w małym stopniu jakimś. I słuchajcie, drodzy niebocentrycy, możecie sobie, co chcecie robić z tą tabelką, spróbujcie sobie ją dopasować. Ona nie pasuje do niebocentrystycznego modelu. Nie pasuje do tego rysunku. Chyba, że zrobiłem zły rysunek, zróbcie lepszy. Wymyślcie to lepiej, bo mi to nie pasuje. Ale jednak, jak widzimy, no ten promień się odgina. Ja to jeszcze pokażę, zaraz wrócimy do tego, ale jeszcze chciałem pokazać takie właśnie wykresy. Zobaczmy tutaj, że to jest, teoretycznie tak powinno to wyglądać, tak? Czyli nawet tu się, na tym wykresie akurat się spotkały te linie na, no mniej więcej około godziny 13, no 13.30 to wychodzi. Albo tak to powinno wyglądać. To, co mówiłem wcześniej, albo na przykład tak, że taki dzióbek powinien być. Ale o godzinie 8, o godzinie 18 powinno to odgięcie mieć taką samą wartość, ale albo powinno być na krzyż. Tu gdzieś miałem taki
takie na krzyż te dane, że tutaj jest na przykład właśnie, tu jest o godzinie 8 ma 8 cm, to tutaj powinno być ten drugi promień w drugą stronę, jak się mierzy, też powinien mieć 8 wtedy. No to jest właśnie to na krzyż. Więc zobaczmy, że to w ogóle nie pasuje, bo ta tabelka w ogóle nie pasuje. Jak wygląda ta tabelka? No tu mamy taki wykres. I zobaczmy, że tutaj to są dane przeniesione z tej tabelki. A więc mamy, to już omawiałem, tak ten wykres wygląda. I teraz wiemy, że dla wypukłej Ziemi, jeżeli... No i plus refrakcja powinno mieć 7, tak? Tutaj nie ma 7, tu ma 8. Chociaż z jednej strony tutaj widać ma też 0, aż sięga do 0. Kepler na swojej stronie nie wie, dlaczego tak jest, ale ja chyba wiem, dlaczego tak jest. I na to naprowadził mnie też użytkownik BBC Poland. BBC Poland na swoim blogu wskazał, że odgięcie tego promienia może mieć związek z temperaturą powietrza. Nie wiem, czy Mariusz Szczytyński i jego koledzy od niemocentryzmu chodzili do szkoły podstawowej, ale o takich rzeczach powinny się uczyć teoretycznie dzieci w podstawówce w czwartej albo w piątej klasie. Na geografii się powinni uczyć. Albo na przyrodzie. Nie wiem, jak teraz jest. Ja się uczyłem takich rzeczy na geografii i się uczyłem m.in. tego, że powietrze nagrzewa się i nie pokrywa się temperatura powietrza z położeniem, z wysokością Słońca na niebie. Wszystko jest opóźnione w stosunku do Słońca. I poszukałem, poszperałem po różnych tam meteorologicznych forach, odwiedziłem nawet taki blog takiego człowieka, który tam ostrzega przed upałami i tam jest taki wykres. Tadam, proszę bardzo. I teraz zobaczmy, że ten wykres tego doświadczenia Wilhelma Martina pokrywa się z temperaturą powietrza, nie ze Słońcem. Tu już linia żółta to Słońce jest, czyli oświetlenie, naświetlenie. I tak powinien mniej więcej wyglądać wykres, jeżeli byśmy żyli w niebocentryzmie, ponieważ zależyłby od Słońca, bo musiałby zależeć od Słońca, a nie od powietrza. A on zależy od powietrza, a więc to nie ma związku. Ta tabelka, to doświadczenie Martina nie ma związku z niebocentryzmem. Nie ma związku w ogóle z odgięciem promienia jako niebocentrystycznym zjawiskiem, że tak powiem. Tylko ma przede wszystkim do czynienia, mamy tutaj, z wpływem kulistości Ziemi i odgięciem promienia pod wpływem gorącego powietrza. I tutaj dochodzimy do takiego kolejnego niuansiku, o którym Mariusz Szczytyński nigdy o tym nie wspomniał. Ja kiedyś, dawno temu, jak jeszcze omawiałem niebocentryzm, to ja wspomniałem o tym, że geodezja normalnie, ja to właśnie, to są dane geodezyjne sobie, zobaczcie tutaj na dole, że geodezja, oficjalna geodezja naucza, że jeżeli jest promień, jeżeli jest powietrze nagrzane, jeżeli jest powietrze ciepłe, to wtedy promień będzie się unosił do góry. I to właśnie mamy tutaj, ta tabelka Martina dokładnie to potwierdza. I dlatego tam jest 8 cm, się nie zgadza, ale jest 8, dlatego że powietrze jest cały czas ciepłe w nocy. Jest cały czas ciepłe. Gdyby ten Martin robił, powiedzmy, o wschodzie Słońca, bo wtedy jest najzimniejsze powietrze, mniej więcej o wschodzie Słońca, to wtedy mogłoby tu się okazać, że na przykład ten promień mógłby się odgiąć jeszcze bardziej w dół. I ta zielona linia również by sięgała zera prawdopodobnie, albo co najmniej, albo 7 cm. A więc zobaczmy, jakie to przekręty, jakie to są wałki. Normalnie to jest totalny wałek i mi jest wręcz wstyd, że ja w ogóle muszę mówić, że muszę się w ogóle tym zajmować tematem, dlatego że to są tak proste rzeczy, tak oczywiste, bo to są oczywiste rzeczy. Tylko że Mariusz Szczytyński tak to zakręcił, tak to zamotał, że stało się to bardzo trudne do zrozumienia, bardzo trudne do wyjaśnienia. Dlatego, drodzy niebocentrycy, którzy tak zaufaliście temu oszustowi Szczytyńskiemu, on was okłamał i dlatego nie jesteście w stanie zrozumieć najprostszych rzeczy nawet, najprościejszych. I odrzucacie wszelką jakąkolwiek wiedzę. Zobaczcie, to ja wziąłem z blogu, z porad jakiegoś lekarza, jeśli chodzi o zdrowie. To
Dlaczego to się zgadza z tabelką Martina? Powiedzcie mi, dlaczego, wytłumaczcie mi to. Jeżeli ja kłamię, jeżeli ja oszukuję, to powiedzcie mi, dlaczego to się tak zgadza wszystko. Dlaczego to do jasnej ciasnej pasuje, a nie pasuje do waszego niebocentryzmu. Weźcie się, stuknijcie w głowę. Co się z wami dzieje? Weźcie, zacznijcie myśleć. Przecież to nie pasuje do niebocentryzmu. Wasza ta tabelka. Czy naprawdę chcecie żyć w fałszu, w kłamstwie? Nie dość, że telewizja oszukuje, że politycy kłamią i tak dalej, to jeszcze dajecie się oszukiwać Szczytyńskiemu. Trzeba myśleć, trzeba się kierować swoim mózgiem, umysłem. Ja to cały czas do was apeluję. To wy zamiast się kierować swoim mózgiem, to od satanistów mnie wyzywacie. To jest przegięcie wręcz. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Co jeszcze tu powiem w tym odcinku? Już widzimy, że Mariusz Szczytyński oszukał nas w kwestii tabelki Hohenera, w kwestii tego badania Wilhelma Martina. Oszukał nas. Oszukał nas również, znaczy oszukał w sumie wszystkich uczestników forum w kwestii tego, co mówił BBC Poland i dlatego go wywalił. Też oszukiwał, ponieważ twierdził, że badanie Martina nie miało związku z krzywizną Ziemi. Miało! I to Blender właśnie pokazuje. Dlatego wziąłem Blendera, bo tam chciałem właśnie, żeby zobaczyć, czy to będzie miało związek, to co Mariusz Szczytyński tam opowiadał, że nie ma związku, że Martin to tak zrobił. Okazuje się, że nie zrobił. Nie mógł tak zrobić. Po prostu jest to niemożliwe. Mariuszu Szczytyński, rozumiesz to? I też miałeś nadzieję, że się nie wezmę za to wszystko, a się wziąłem. Tylko że długo to było, zanim ja to wszystko rozgryzłem, bo ja to nie jest moja dziedzina, ja się na tym nie znam. Ja to musiałem jakby od nowa się uczyć, zostać geodetą jakby prawie. No, przesadziłem, ale dokopałem się do różnych materiałów geodezyjnych również. I na przykład wiem jedno, że Mariusz Szczytyński również okłamał w kwestii niwelatorów. Dlaczego? Skąd? Na jakiej podstawie tak twierdzę? Mówi on o tym w swoim filmie, w tym czwartym filmie mówi o niedokładności niwelatorów, że wynikają one z odgięcia promienia. Nie wynikają z odgięcia promienia. A wiecie skąd wiem? Z doświadczenia Martina to wiem. Dlatego, że właśnie Martin na tej zasadzie poszedł i wyznaczył poziom, w jedną stronę zmierzył i w drugą. I go nie obchodziło nic, żadne odgięcie. I dlatego Mariuszku Szczytyński, geodetów też by nie obchodziło, gdyby to chodziło o odgięcie promienia, bo by poszli i zmierzyli w jedną stronę na tą samą odległość, w drugą stronę na tą samą odległość i waliłoby ich to, że jakiś promień się odgina. Nie miałoby to żadnego związku. I to właśnie panowie geodeci w swoich notatkach, w swojej broszurce, nawet w tej broszurce, skąd ty wziąłeś ten obrazek, który pokazujesz w swoim filmie i głosisz takie głupoty, że problemy z niwelatorami są, które dowodzą wklęsłości Ziemi, to właśnie w tej broszurce, chwilę po tym, jak ty tam zamieściłeś ten rysunek i pod tym rysunkiem jest to dosłownie powiedziane, że jest refrakcja, ale ona nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jest zmierzenie z środka i w tę stronę i w tę stronę odgina się w taki sam sposób, więc ich to nie obchodzi, ta refrakcja, a Mariusz Szczytyński nagle wkleił nam kity, że to jest takie ważne i że to jest takie problematyczne dla geodetów. Nie jest. Bo po pierwsze właśnie ich to nie obchodzi, jak mierzą ze środka, a po drugie znają te wartości, ponieważ to się wszystko da wyliczyć, wszystko da się sprawdzić. A Mariusz Szczytyński perfidnie okłamał wszystkich, że to chodzi o tą właśnie, że to chodzi o odgięcie i dlatego to jest niedokładne. Nie dlatego. Powiem wam, dlaczego to jest niedokładne, ponieważ ja szukałem tego tematu i poszedłem za Mariuszem Szczytyńskim na takie forum gry online. Mariusz Szczytyński wziął swoją ekipę i myśleli, że tam spotkają jakichś gimbusów, którym będą mogli wszystko wcisnąć, a tam okazuje się, że spotkali kolesia, który jest po studiach geodezyjnych. Gościu nazywa się Hellmaker. On pokazał Szczytyńskiemu takie pewne zdjęcie i pokazał, jak wygląda dom z odległości kilometra przez niwelator. I wiecie co? Ta nitka niwelatora ma przekroczoną grubość kilku centymetrów na tym domie. I stąd wynika niedokładność tych niwelatorów, ponieważ ta nitka musi być tak cieniutka, żeby nie przekraczała jakiegoś tam centymetra, czy tam nawet powiedzmy 2 centymetrów, no bo to muszą być dokładne badania. To jest wina optyki niwelatora, a nie odgięcia promienia. Mariuszu Szczytyński, po raz kolejny jesteś kłamcą. To tyle, jeśli chodzi o niwelatory. Opowiem jeszcze o jednej rzeczy,
którą poruszyłem w tamtym poprzednim filmie. Ja mówiłem o aparatach fotograficznych, przeanalizowałem przede wszystkim film Szczytyńskiego i różne zdjęcia w necie, a także różne filmy. I na podstawie tej analizy wysnułem taki wniosek, że te tajemnicze odgięcie promienia, o którym Mariusz Szczytyński wspomina właśnie w tym filmie czwartym o niebocentryzmie, jak również wspomina o filmie o tajemnicy drugiej soczewki, a również, słuchajcie, poszedł teraz do takiej telewizji Porozmawiajmy TV, to jest taka alternatywna telewizja, i on tam w tej telewizji właśnie też to opowiada. Też opowiada i opowiada, że jak się przekręci aparat do góry nogami, to będzie też się podnosić do góry promień. Przyszli różni ludzie do mnie, różni ludzie zaczęli opowiadać, że tak, że to robili, że to wszystko się zgadza i tak dalej, że Szczytyński ma rację. A ja biedny nie miałem nawet aparatu, więc nie mogłem sprawdzić tego, czy Mariusz Szczytyński mnie czasem nie kłamie. No i dalej nie mam aparatu, ale słuchajcie, podzieliłem się tymi swoimi rozterkami z moim przyjacielem, ponieważ on właśnie też nie miał, bo ja się spytałem tego mojego przyjaciela, słuchaj, masz może aparat, może byśmy zrobili jakieś zdjęcia, może byśmy coś okręcili, odkręcili, zobaczyli, no czy ten Mariusz Szczytyński mówi prawdę, czy nie, no bo słuchaj, żeby to Mariusz Szczytyński, ale również inni przychodzą i usiłują mi wmówić, że robili takie zdjęcia i rzeczywiście to pasuje do Mariusza Szczytyńskiego. I Mariusz Szczytyński również opowiada, że poszli gdzieś tam na jakieś ludzie, na wieżowiec nawet, na któreś tam piętro, robili w dół, że to wszystko się zgadza i wszystko jest ładnie piękne. I że to na pewno nie jest wina aparatu, ani tej osi optycznej, tak? I Niski Krzysztof też przyszedł do mnie pod moim filmami, również zaczął mnie tam wyrzucać mi, że ja się nie znam, że bezpodstawnie oskarżam Mariusza Szczytyńskiego, że coś tam, bo to jest zoom albo zoom optyczno, nieoptyczne, albo jakiś tam. Więc mówię do tego mojego przyjaciela tak. Słuchaj, potrzebne mi są 4 zdjęcia i dlatego jest mi potrzebny aparat. Aparat z zoomem optycznym. Najlepiej aparat ze statywem. Najlepiej, żeby zrobić te zdjęcia w ten sposób. Na płasko i potem przekręcić aparat i zobaczyć, co będzie. I słuchajcie, on mówi, ja mam takiego znajomego, swojego, dobrego, jakiegoś tam, i on jest zawodowym fotografem i zajmuje się 30 lat, już siedzi w tej branży. Dostałem te zdjęcia, zobaczcie, jak wyglądają te zdjęcia. Zobaczcie, jakie sweet focie tutaj mi zrobił ten pan, ten właśnie ten zawód. A, jeszcze wam powiem, zanim wam pokażę, to powiem wam, no on od razu powiedział, że to jest kwestia aparatu. Słuchajcie, facet, który zajmuje się 30 lat, bo jeszcze zanim mi te zdjęcia przysłał, to ja już dzwonił do mnie ten mój przyjaciel, że właśnie mówi, że no rozmawiał z tym człowiekiem i on od razu powiedział, że to jest kwestia aparatu i że w dobrym aparacie się to nie podniesie, ten promień, że dobry aparat nie będzie pokazywał niebocentryzmu. Tylko złe aparaty pokazują niebocentryzm i Mariusza Szczytyńskiego kamera prawdopodobnie nie jest jakaś super, ponieważ właśnie pokazuje niebocentryzm. Normalny aparat niebocentryzmu nie pokaże, mimo że ma 2 soczewki. Ale wróćmy do tego. Mamy te zdjęcia i zobaczcie, jakaś techniczna, coś tam. I ten znajomy tego mojego przyjaciela wziął specjalnie gorszej jakości aparat, żeby właśnie się odgięło. I zrobił to na statywie, jest to zoom optyczny, nie dotykając nawet aparatu, on miał takie coś przy tym aparacie, żeby go nie dotykać w czasie powiększenia, w czasie zoomu. Zażyczyłem sobie takie zdjęcia właśnie, żeby jedno było takie i jedno jest oddalone, jedno jest przybliżone. I drugie zdjęcie, ponieważ właśnie ja nie wiedziałem, może się da, ale ja nie wiedziałem, czy na statywie da się okręcić aparat do góry nogami, więc wymyśliłem, że może odkręcić go w ten sposób, w bok. I teraz tak, jeżeli niebocentryzm jest prawdziwy, to na jednym, jak i na drugim zdjęciu, podczas przybliżenia środek obrazu powinien iść do, no gdzie? Do góry, tak jak Mariusz Szczytyński twierdził. Środek obrazu. Ale jeżeli jest to wina aparatu, to na jednym zdjęciu, na tym na przykład, środek obrazu na powiększeniu powinien iść do góry, natomiast jeżeli okręcimy to zdjęcie o 90 stopni, tak, to środek obrazu powinien przesunąć się gdzie? W bok. W któryś bok, zależy od, w którą stronę obrócimy ten aparat. Ale nie powinien iść do góry.
zobaczcie, to są oryginalne zdjęcia tego gościa, bardzo mu dziękuję, będziecie sobie mogli je pobrać i sobie analizować, możecie sobie analizować jak sobie chcecie. Ja sobie poanalizowałem po swojemu, zrobiłem to w GIMP-ie i zobaczcie co wychodzi. Tutaj na zdjęciu tym horyzontalnym jakby, tym normalnym, środek rzeczywiście idzie do góry, widać to. Tutaj jest strzałka nawet narysowana, w którą stronę to idzie. Widzimy, że ta strzałka idzie do góry i lekko idzie w bok. Lekko idzie w bok i idzie do góry. To jest to zdjęcie normalne. Zatem jeżeli ten aparat zostanie okręcony, to na pewno powinien, no w któryś bok powinien się przesunąć. I ta strzałka, zobaczcie, ona jest lekko w jedną stronę, lekko w lewą stronę i tu już będzie widać, jak zobaczycie tamtą, to w którą stronę on obrócił aparat, będziecie widzieli. I co się okazuje? Mamy teraz to zdjęcie. Co się dzieje? Ano dzieje się to, że środek obrazu przesuwa się. Tutaj ja zrobiłem taki kwadrat, który symbolizuje środek obrazu. Taki krzyż, to jest środek obrazu. I zobaczcie, tu zrobiłem drugi kwadrat, który się przesuwa. Widzicie? Przesuwa się w bok i przesuwa się w dół. Czyli dokładnie po, tak jak tamta strzałka szła. Do góry i w lewo szła tamta strzałka. I teraz jak go okręcimy, to tutaj też będzie szło w bok i na dół. Tak dokładnie jak tutaj jest ta strzałka. To jest tyle, jeśli chodzi o Mariusza Szczytyńskiego i jego kłamstwa. Na żywe, na własne oczy widzicie, jak Mariusz Szczytyński was okłamał. I nie mówcie mi tutaj, nie przychodźcie tutaj, nie tłumaczcie go, bo ten człowiek jest dla mnie skończony, to jest zero. To nie jest człowiek uczciwy. A z nieuczciwymi ludźmi nie warto rozmawiać nawet. Tak, Mariusz Szczytyński, jesteś nieuczciwy, jesteś arogancki, masz w swoim sercu wiele nienawiści do ludzi zwykłych, do niewinnych ludzi. Tylko dlatego, że się z tobą nie zgadzają, że nie zgadzają się na twoje głupoty, na twoje nienormalności. A to, że jesteś nienormalny, to świadczy o tym, co ty głosisz. I że ci się pokazuje, że czarne jest czarne, a białe jest białe, to mówisz, nie, odwrotnie. I ty uważasz dalej, że jesteś normalny? No nie jesteś. Człowiek, który nie rozróżnia kolorów, jest daltonistą. Człowiek, który nie myśli logicznie, ma problemy z psychiką. Proste? Proste i logiczne. I jeden jest, od jednego jest okulista, od drugiego jest psychiatra. No. I tyle. I trzeba iść i coś z tym zrobić. Bo to może się skończyć jeszcze gorzej, bo może pan coś, nie wiem, zacznie widzieć diabły albo coś na ulicy, zacznie ludzi ganiać, albo zabijać, albo coś. Był taki kiedyś film Ręka Boga sobie. Był taki facet w tym filmie i dostał głosy i zaczął zabijać ludzi. No, także Mariuszu Szczytyński może warto odwiedzić jednak tego psychiatry. A jeśli wy uważacie dalej, że ja tutaj i te zdjęcia i tak dalej, to wszystko to jest lipa, to może wy też powinniście odwiedzić psychiatrę albo psychoterapeutę jakiegoś. Warto zacząć myśleć po swojemu, a nie tak jak Mariusz Szczytyński wam każe. To by było na tyle. To była część przekrętka z odkrętką, część czwarta przegięcia z odgięciem. To była chyba ostatnia część, jeśli chodzi o ten niebocentryzm, chyba że właśnie już, a może już nie powiem, bo już opowiedziałem o psychicznych problemach ewentualnych Mariusza Szczytyńskiego, więc w następnych odcinkach, o ile się zajmę tymi następnymi odcinkami, bo być może po tym wszystkim zrobię sobie przerwę, bo tutaj intensywnie harowałem tutaj nad tym filmem przez ostatnie właśnie to, co od ostatniego filmu. Wiele razy miało być to nagrane i tak dalej i nie dochodziło to do skutków. No i teraz właśnie może będę musiał odpocząć. A jak już odpocznę, to może zrobię film o płaskiej ziemi. Także trzymajcie się wszyscy, aby do wiosny, jak to mówią. Także na razie. Hej.